Chciałbym być dla ciebie tym mężczyzną, który cię chroni i szalenie kocha, ale nim nie jestem. Chciałbym być ojcem tego dziecka. Zostawię twojemu synowi wszystko, co mam. Jestem na ciebie bardzo zły za to, że na mnie doniosłaś. Zemszczę się na tobie jednym zdaniem. Kochałem tylko Fatma Gul. Tylko ją. Dziękuję. Do kogo piszesz? Do nikogo. Powiedziałeś, że napiszesz list. To nie list. Szósty maja 2012 roku. Moje wyznanie. Słucham. Oglądasz wiadomości? Na podstawie tych nagrań potwierdzono, że są w kontakcie z podejrzanym Selimem Yasaranem. Cholera. Podczas przesłuchań członkowie rodziny twierdzili, że nie wiedzą, gdzie znajduje się podejrzany. Prokurator wszczął śledztwo przeciwko Munirowi Talci i Perihan Yasaran. Dziękuję. To był wspaniały wieczór.
Też tak uważam. Ja również. Cieszę się, że do nas dołączyłeś. Świetnie było potańczyć. Dobranoc, do zobaczenia. Jutro mam kwalifikację. Wspominałeś. Kiedy wracasz? Za kilka dni. Może uda mi się wrócić, zanim wyjedziecie. Nie widzimy się po raz ostatni. Jedno z nas przyjedzie pożegnać się z drugim. Kiedy wylatujecie? To zależy od taty. Bardzo się cieszę, że was poznałam. Kerim i Fatma Gul mają wspaniałych przyjaciół. Będę tęsknić. Mam szczęście, że ich poznałem. Ja też. Dobranoc. Pójdę tędy. A ja tamtędy. Dobranoc. Dziewczyno, flirtujesz z oboma? Słucham? Z malą cholewki. Skądże? Nie jesteś świadoma, przez co ci biedacy przechodzą. Proszę tak nie mówić. Dobrze. Byliście u Fatma Gul? Nie. Nie jesteś ciekawa? Mogłaś sprawdzić, czy zaświecili światła. Są tu rodzice? Tak, na górze. Wrzuciłaś swoje życzenie do morza? Tak, świetnie. Skoro już nie mamy się czego bać, możemy się rozwieść. Każdy pójdzie w swoją stronę. Nie zrobię tego. Ale obiecałeś, że się rozwiedziemy. Zmieniłem zdanie. Mamy umowę. Nie możesz tego zrobić bez mojej zgody. Nie rozwiodę się z tobą. Nie zostawię cię. Usnęłam. Ubiegłej nocy nie spałaś. Skończyło się? Nie. Wyłączyłem, bo zasnęłaś. Włączyć? Nie. Ja pozbieram. Połóż się. Dzięki.
Mogę wejść? Tak. Dobranoc. Wzajemnie. Tak. Przed nami długie życie. Mamy dużo czasu. Ostatnia noc była bardzo trudna dla nas obojga. Nie musimy tak żyć, bo pokonaliśmy tę trudność. To nie powinno być jak egzamin, ani sposób na uzdrowienie, jak lekarstwo. Nie róbmy, bo tak należy. Oboje powinniśmy tego chcieć. To stało się zbyt wcześnie dla nas obojga. Ale mamy czas. Możesz być pewna, że nie będę cię do niczego zmuszać. Wiem. Nie będę nalegał. Nie martw się, poczekam. Wszystko będzie dobrze. Powinniśmy oboje tego chcieć. A teraz chcę od ciebie tylko jednego. Nie oddalajmy się od siebie. Wystarczy, że będziesz spać obok mnie. Będę czuć twój zapach. Będę mógł dotknąć twoich włosów. Chcę słuchać, jak oddychasz. Chcę cię widzieć, budząc się rano. Niczego więcej nie oczekuję.
Dobranoc. Dobranoc. Idę do sklepu. Kupię chleb i gazetę. Chcesz coś jeszcze? Nie. Możesz kupić precle. I mleko. W porządku. Po śniadaniu pójdę do warsztatu. Moi koledzy przyślą mi kilku pracowników. Może zaczną ze mną pracować. Powodzenia. Trochę tam posprzątam. Będę się uczyć w domu. Meriem wie, że nie przyjdę dziś do restauracji. Zaraz wracam. Nie ma nic lepszego od mleka matki. Dlatego staraj się choć trochę karmić piersią, wtedy przybędzie ci pokarmu. Zapisałam produkty i witaminy, które ci w tym pomogą. Dziękuję. Pij dużo wody. Jasne. Właściwie byłoby dobrze, jeśli zostałabyś tu jeszcze jeden dzień. Lepiej, jeśli już wyjdę. Oboje jesteście zdrowi, ale bądź ostrożna. Pójdziesz na pogrzeb? Dziś go pochowają. Teraz najważniejsze jest dla ciebie dziecko. Wiem, że przechodzisz trudne chwile, ale postaraj się trzymać z dala od stresu i smutków. To ważne, by nie stracić pokarmu. Będę uważać. Życzę wam dużo zdrowia. Dziękuję. Kiedy powinnam przyjść na kontrolę? Zadzwoń w przyszłym tygodniu, ustalimy datę. Bardzo dziękuję. To nasz obowiązek. Życzcie mi powodzenia. Powodzenia. Dbaj o Murata. Mam wypis, możemy jechać. Jesteś gotowa? Daj mi go. Dam radę. W takim razie chodźmy. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
Coś jeszcze? Poproszę chałwę. Ile? 250 gramów. Wziąłem też gazetę. Ile płacę? 12 lir. Miłego dnia. To on? Zaczyna się. Dzwoni Kerim. Słucham. Zmarł Mustafa. Niestety. Nie ma miejsca w grobie jego rodziców. Zostanie pochowany w innym miejscu, ale na tym samym cmentarzu. Wszystkim zajmujesz się sam? Pan Omer załatwił sprawy w Izmirze, ale tu jestem sam. Nie ma jego krewnych. W wiosce została rodzina jego matki, ale zerwali kontakt po tym, co się stało. Zamieściłem nekrolog na wsi i poinformowałem jego kolegów rybaków, ale nikt nie przyszedł. Rozumiem. Nie martw się, wszystkim się zajmę. Dziękuję, Seta. Mam wyrzuty sumienia. To przeze mnie go złapali. Prędzej czy później i tak by do tego doszło. Jednak czuję się winny. Popełnił wiele błędów, ale był moim przyjacielem. Zadzwonię do ciebie później. Mustafa zmarł z powodu własnych decyzji. Nikt nie jest winny jego śmierci. Nie płacz. Pomyśl o Muracie. Oszalał, gdy usłyszał, że ten mężczyzna został złapany. Jego plan spalił na panewce. Bóg nas ochronił, dlatego tak się zachowywaliśmy podczas wesela. Tylko Kadir i Fahrettin o tym wiedzieli. Hacer im o tym powiedziała. Urodziła tamtej nocy. Co za los? Zmarł ojciec, a dziecko się urodziło. Czyli to wszystko prawda? Prawda. Po aresztowaniu nie mógł nic zrobić. Prokurator rozpoczął dochodzenie. Mustafa chciał uciec, gdy wracał do więzienia. Omer powiedział, że to wyglądało na samobójstwo.
Dlaczego tak patrzycie? Szepczecie między sobą, ale jak ja coś powiem, to wtedy jest problem. Krzyczeli, żeby się zatrzymał, ale tego nie zrobił. Chciał umrzeć. Dzień dobry. Moje gratulacje. Dziękuję. Miłego dnia. Dziękujemy wzajemnie. Omer zajął się tym wczoraj. Mustafa zostanie dziś pochowany w Ildir. Zabrał go jego przyjaciel Serdar. To się stało tego samego wieczoru, co wasze wesele. Jakby chciał przekazać jakąś wiadomość albo się zemścić. Schowam je. Zaczekaj. Później je przejrzę. Były narzeczony został zastrzelony. Pozostający w kontakcie z Selimem Yasaranem, Perihan Yasaran i Munir Telji zostali zabrani na posterunek policji. Wkrótce Selim Yasaran również zostanie aresztowany. Po śmierci Mustafy na Chali pojawiły się nowe informacje w sprawie. Sprawa odbędzie się w przyszłym miesiącu w sądzie w Izmirze. Niech Bóg mu wybaczy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء
Fatma Gül. Fatma Gül. Sevdiğim. Moja ukochana. Bu mektup eline geçtiyse. Jeśli otrzymałaś ten list, to znaczy, że już nie żyje. A ty zostałaś żoną Kerima. Sen Kerim'in gelini olmuşsun demektir. Mój największy wróg jest szczęśliwszy niż ja kiedykolwiek byłem. Straciłem zarówno wszelką nadzieję, jak i ciebie. Nadszedł czas, by pochłonął mnie ten ogień, który rozpalał się we mnie, odkąd się od ciebie oddaliłem. Bardzo cię kochałem. Sen benim gelinim olacaktın. Miałaś zostać moją żoną, ale na to nie pozwolili. Gdy pożałowałem tego, co zrobiłem i wróciłem, Kerim nas rozdzielił. Seni benden o ayırdı asıl. O girdi aramıza. Kerim'den nefret. Nienawidzę go. Nienawidzę tego życia, które mnie od ciebie oddalił. Nienawidzę siebie za to, jak bardzo jestem bezradny. Nienawidzę czasu, którego nie mogę cofnąć. Straciłem cię tego dnia, gdy przyszłaś do mojego domu prosić o pomoc, a ja się od ciebie odwróciłem. Straciłem cię, bo milczałem, choć znałem prawdę. Powinienem był zaakceptować ten fakt, gdy odeszłaś, trzymając go za rękę, ale nie mogłem. Bez ciebie moje życie nie istniało. Razem z tobą straciłem wszystko. Nie mam po co żyć, skoro już nigdy nie będziesz moja. Fatma Gül, moja ukochana, zatracam się w twojej nieobecności i opuszczam twoje życie na dobre. Nikogo nie kochałem tak jak ciebie. Ty wybrałaś Kerima, a ja śmierć. Żegnaj. Skończyło się. Wszystko przebiegło tak, jak należy. Dziękuję. To ja dziękuję. Niedługo przywiozę jego rzeczy. Dali ci je? Tak, ubranie, obrączka, zegarek. Nosił obrączkę, gdy zmarł? Nie wiem, ale chyba wysłał do ciebie list. Skąd wiesz? Na pogrzebie był strażnik więzienia i wspomniał o liście. Mężczyzna, który mu pomagał, powiedział o tym w zeznaniu. Do mnie? A do kogo? To musisz być ty. Dobrze, dziękuję. Pomodlimy się za niego w lokalnym meczecie. W przyszłym tygodniu przyjadę do Stambułu. Zadzwoń, jak będziesz czegoś potrzebować. W porządku, dziękuję. Do zobaczenia.
Napisał do mnie list. Jedźmy do domu. Dziecko się przeziębi. Zawsze wybierał łatwiejsze wyjście i uciekał. Nawet nie pomyślał o swoim dziecku. Osoba przy zdrowych zmysłach nie zrobiłaby czegoś takiego. Gdy do mnie strzelał i cię porwał, nie pomyślał, że trafi do więzienia. Obsesyjnie chciał nas rozdzielić. Codziennie pisał listy, żeby cię przekonać. Odważył się nawet zadzwonić, a gdy na niego donieśliśmy, pisał codziennie? Wiem, że nie przeczytałaś żadnego z nich. Dostałam tylko dwa listy. Jeden podarłam bez czytania, a drugiego nie przeczytałam, bo Meryem powiedziała, żebym tego nie robiła. Co to znaczy, że pisał codziennie? W porządku, nie twierdzę, że je ukryłaś. Jakie listy? Niczego nie ukrywałam. Wiedziałem. Co takiego? Gdzie? Pod twoim łóżkiem. Moim? Przyśniło ci się? Gdy przywieźli tu twoje rzeczy, rozpakowywałem je z mukadys. Chciałem coś włożyć pod łóżko i wtedy zobaczyłem te listy. Wszystkie zostały otwarte i przeczytane. W porządku, byłaś ciekawa. Nie zrobiłam tego. Nawet nic o nich nie wiem. Uspokój się. Mów co chcesz, nic nie widziałam. Ale ja widziałam. Dlatego pojechałeś do Bodrum? W takim razie, kto schował te listy? Wiadomo kto. Dlatego tam pojechałeś? Chyba się kłócą. Myślałem... Za kogo ty się uważasz? Dosyć tego. Trzymaj się ode mnie z daleka. To ty ukryłaś te listy. Mam tego dość. Zabiję cię. Ty to zrobiłaś? Wstydź się. Dlaczego mnie obwiniacie? Zamknij się. Nie chcę cię nigdy więcej widzieć. Wynoś się z mojego życia. Widzisz, jaka stała się po ślubie? Myślisz, że chcę cię widywać? Zamknij się. Rachmi, jeśli to zaakceptujesz, nigdy więcej nie zobaczysz swoich dzieci. Przysięgam. Bracie, dosyć tego. Znosiłam to ze względu na ciebie, ale ona zniszczyła całe moje życie. Jesteś moim bratem. Nigdy cię nie opuszczę. Ale ta kobieta musi trzymać się ode mnie z daleka. Dobrze, siostro. Nie płacz. Nie martw się, więcej jej nie zobaczysz. Zostaw mnie. Jak mogłeś w coś takiego uwierzyć? Nawet mnie nie zapytałeś. Nic nie mów, po prostu mnie zostawiłeś. Wcale mi nie ufasz. Zaczekaj. Ma rację, zdecydowanie. Powiedziałeś jej ze względu na ostatni list? Tylko rozmawialiśmy.
Wiedziałem, że tak będzie. Kto by to wytrzymał? Zrobiła to, by ich rozdzielić. Nie mogę tego pojąć. Ta kobieta jest chora. Teraz czeka Baci Rahmiego. Chodźmy. Zajmij się Fatma Gul. Dobrze. Bądź wyrozumiały. Proszę, zostaw mnie samą. Proszę. Proszę.